4-18 grudnia uroczyście otwarto klub Senior Plus. Będzie się on mieścił na Czernej na ulicy Partyzantów 2. Jest to wynik oddolnej inicjatywy, która wyszła od grupy mieszkańców Czernej. W połowie lutego bieżącego roku Kalwaria Żydowska została beneficjentem rządowego programu Senior Plus i otrzymała 150 tysięcy złotych na otwarcie klubu Senior Plus na ulicy Partyzantów. Całkowita wartość utworzenia klubu Senior Plus wyniosła 362 tysiące złotych. Klub będzie zapewniać co najmniej 20-godzinną opiekę dla seniorów w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Mamy inny prezent dla emerytów, rencistów, seniorów. Szlachetna idea, szlachetny cel. Aktywność, aktywność. To też gratuluję tutaj i panu Kochanowi, i radnym za podjęcie inicjatywy. A skoro zrodziła się inicjatywa, idea, ona de facto natychmiast uzyskała aprobatę. I proces przebiegł bardzo sprawnie. Szanowny pan Piotr Cichy, wojewoda małopolski, w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Kalwaria składam serdeczne podziękowanie za pomoc i znaczące wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu placówki Klub Seronia w ramach programu wieloletniego przedsiębiorstwa. Pozyskane środki finansowe pozwoliły na wykonanie modernizacji obiektu przeznaczonego na działalność klubu Seronia Kalwarii, placówka, której zaplanowano miejsce dla 30 osób w wieku 60 lat i więcej, pozwoli na zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznego. Ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi jest miło, że mogę dzisiaj być z Państwem. I oczywiście chciałem bardzo serdecznie pogratulować. Kalwaria od jakiegoś czasu stała się jednym wielkim placem budowy. Także bardzo serdecznie gratuluję panie burmistrzu skuteczności i dziękuję panu wojewodzie za to, że właśnie te środki, które przyczyniły się do powstania tego wspaniałego miejsca, no, trafiły tutaj za pośrednictwem pana wojewody od Ministerstwa Rodziny. Szanowni Państwo, seniorzy dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, wcześniej dla rządu pani premier Beaty Szydło, są niezmiernie istotni. My to pokazaliśmy również w poprzedniej kadencji, że no właśnie dbamy o te najsłabsze grupy społeczne, którą jedną z takich grup właśnie są osoby starsze. Jak jest okazja i szansa do tego, żeby pomóc samorządowi, żeby pomóc ludziom, którzy chcą robić dobre rzeczy na terenie swojej gminy czy swojego powiatu, to właśnie po to jest przedstawiciel rządu w terenie, czyli przedstawiciel administracji rządowej. Ja się bardzo cieszę zawsze wtedy, kiedy udaje się pomóc w wielu różnych działaniach. Nie będę tutaj opowiadał być może tak dużo na temat programów rządowych, ale odwołam się tylko do tego jednego, który dotyczy właśnie seniorów i tworzenia klubów i domów seniora na terenie województwa małopolskiego. Jako przykład chciałem to Państwu podać, bo myślę, że to znakomicie pokaże, jak bardzo polityka senioralna rozwija się w Polsce od ponad 4 lat. W roku 2015, czyli wtedy, kiedy wspomniana pani premier Beata Szydło przejmowała odpowiedzialność za rząd, za Polskę wspólnie z ministrami, w Małopolsce mieliśmy 8 klubów seniora i w tych klubach uczestników zajęć było 73. Na koniec 2019 roku, czyli na ten moment dzisiejszy, mamy ich 75, a uczestników jest ponad 1900. I to jest miara wzrostu, jeśli chodzi o ilość powstających klubów domów seniora na terenie województwa małopolskiego, ale to się przekłada tak naprawdę na realne miejsca dla osób, które chcą w tych klubach i domach seniora uczestniczyć w organizowanych zajęciach. Słuszność miał pan prowadzący dzisiejszą uroczystość, kiedy powiedział na początku, że mury to tylko mury, ale do tego, żeby coś się w nich działo, potrzebni są ludzie. Proszę Państwa, jest to dla mnie i sądzę dla Państwa również wspaniały dzień, że mogliśmy się tutaj spotkać na otwarciu tego wspaniałego miejsca. W tym momencie muszę przypomnieć, że inicjatorką tego całego przedsięwzięcia była pani Małgorzata Mak. Chcę w tym momencie złożyć serdeczne życzenia wszystkim Państwu, którzy będą uczestniczyć w działaniu tego klubu, aby działalność swoją, swoje inwencje mogli tutaj realizować. A zatem, Szanowni Państwo, teraz udamy się w podróż muzyczną do Lęcz,
czyli właściwie wnioski, które leży również w gminie Kalwaria Zebrzydowska i wystąpi przed Państwem, który nosi dźwięczną nazwę Spryciary.